Witam Was, złom dobry. 18 we wtorek nagrywam drugi filmik z tego samego miejsca praktycznie. I najpierw kilka słów wstępu, moi drodzy. Otóż każdy, kto prowadzi kanał na YouTubie, wie, że prędzej czy później pewni ludzie pojawią się. I aby ten kanał dobrze funkcjonował, to dobrze by było, byś tych ludzi zablokował. Tak, żeby mi się wyrymowało, powiedziałem. Ja też miałem takich ludzi. Nazwijmy tych ludzi pewnymi ludźmi. Pewni ludzie pojawili się, którzy pisali komentarze, którym się nie podobały. No i poblokowałem te osoby, moi drodzy. A teraz do sedna. Otóż jakiś czas temu nasz drogi przyjaciel, wszystkim znany, Fabian wygrał licytację, którą urządziłem, ponieważ mój szef ze sklepu dał mi puzzle mi dał i mówi: a zrób coś z tym, nie? Paczkę puzzli. No i te puzzle zostały wylicytowane, moi drodzy, u mnie na kanale. No i Fabian wylicytował je chyba na 70 zł. 70 zł. No i miałem za to kupić karmę dla psów. A że pewni ludzie zaczęli tam komentować i rozkazy mi wydawać i tak dalej. Więc wstrzymałem się z kupnem tej karmy wtedy. Wstrzymałem się. Te pieniądze od Fabiana oczywiście tam przejadły mnie i tak dalej. Ale jak mówi przysłowie, co się odwlecze, to nie uciecze. No i dzisiaj nastał ten dzień, aby kupić karmę dla tych piesków. Więc wybieram się do marketu zaraz. I tak, Fabian wygrał licytację na puzzle, dał 70 zł, ja daję 70 zł od siebie i za 140 zł idę kupić karmę. Nie będę w sklepie nagrywał, bo nie chcę się czuć taki, wiecie, niekomfortowo, nie? Pilnować się, żeby tam ktoś nie namierzył, że nagrywam czy coś. Także nagram Wam karmę, która będzie już kupiona i w bagażniku się znajdzie i paragon Wam pokażę, także... Także i zawieziemy do schroniska, co? Także tyle na tyle, tyłem wstępu. I oczywiście będą jeszcze akcje charytatywne na moim kanale, będzie ich więcej. Ja też się uczę postępować, nie? I uczę się pewnych ludzi blokować. Dobra, pauza. I tak, trochę mam tutaj brudno w bagażniku, to wiem. Wydałem 133,57 i zostało mi tam coś. Ale to wrócimy. To tutaj pokazuję, żeby nie było, że paragon znalazł zawodowy gdzieś na chodniku i na parkingu i oszukuje. Dobra, to mamy. Koszyk musiałem taki wziąć na zewnątrz. Pani mówi, że nic o tym nie wiem. Tak się jej pytałem. Mamy dużą pakę czapi. Mamy raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 takich kauflandowych, takich gorszych trochę. I mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mniejszych, lepszych karm dla dorosłego psa z wołowiną i takie różne. Tak, takich 6 dużych, 12 małych i duże. Zostało mi, moi drodzy, zostało mi. Teraz Wam pokażę, ile mi zostało i dokupimy. Dokupimy jeszcze, żeby nie było. 6 zł 43 grosze. 6 zł 43 grosze. Więc idę jeszcze kupić coś za to 6 zł 43 grosze i oddać koszyk. No tak. Dobra. Oczywiście kupię za 6 zł 43 grosze i pokażę Wam paragon. Kolejny raz. Pauza. Nie zapomnij pauzy. I tak. Zostało 44 grosze.
Nagrywa się to. Udało mi się kupić jeszcze jedną puszkę za 6 zł, proszę bardzo. Za 6 zł takiego teo. Wiem też, to jest taka gorsza karma, no ale te psy tam w schronisku chyba one nie mają specjalnych wymagań. Jedziemy zabić to wszystko, moi drodzy, do schroniska teraz. Nie pokazywał mi się licznik w telefonie, więc myślałem, że się nie nagrywa. To się nagrywa jednak. Dobra. Paragonik. 44 grosze. To na następną akcję zostawimy, co? Jedziemy to przekazać. Tam mam taką torbę, a to tam butelki w niej są. Dobra, jakoś to przekażemy. Pauza. No jedziemy do schroniska. Przy okazji bardzo chciałbym podziękować Fabianowi za jego zaangażowanie na moim kanale, za to, że wygrał tą aukcję, kupił te puzzle za 70 zł, o ile pamiętam, chyba dobrze pamiętam, mam nadzieję. No ja też dołożyłem swoje 70 zł, no i jedziemy zawieźć teraz tam, gdzie są psiska, czyli do schroniska, trochę karmy. I tak myślę sobie, że nie będzie to ostatnia akcja na pewno. Jeszcze mam na koncie 140 zł, które dostałem od pana taty. Pozdrawiam ci, Bogusław. Kiedyś pocztę mi wysłał. Bogusław, 140 zł w gotówce. To z puszek było i z butelek chyba, które on tam zbiera. Oraz zostało mi tam coś jeszcze z dwóch przesyłek, które gdzieś tam ktoś mi wysłał pieniądze na wysyłkę. Ja wysłałem pewne rzeczy i tam zostało chyba 6 zł z jednej, 26 zł z drugiej, także to wszystko też będzie gdzieś spożytkowane, na pewno. Mam to gdzieś popisane i będzie to spożytkowane. Dobra, widzimy się, moi drodzy, przy schronisku. Damy psiakom trochę karmy od Fabiana i od zawodowego. Pauza. No i zajeżdżamy. Oni tutaj nie chcieli ostatnio, żebym nagrywał, także szanuję to. Spróbuję tą torbę tam, co mam z tyłu, butelki z niej wyjąć, te puszki włożymy i przekażemy. Jeżeli w ogóle czynne. Pauza. No i tak, tam jest taki magazyn w tym garażyku z boku. Karma przekazana. Moi drodzy, pokażę wam, że pusto. Żeby nie było, że zawodowy ukradł, nie? Gdzieś tam do... Tu są puszki. Tu są puszki. Tam butelki. Tutaj też puszek parę. Karma przekazana, moi drodzy. Pan powiedział, że te stare pieski to już tu mają dożywocie. Popytałem, czy ludzie biorą do adopcji, nie? On powiedział, że te stare pieski to już tu mają dożywocie. Może wam pokażę stronę internetową i telefon, jakby ktoś chciał przekazać karmę, czy adoptować psa stąd, no to się nazywa Azyl. Schronisko dla bezdomnych zwierząt Azyl i telefony. Adres i telefony, także kto by chciał kupić karmy, to może przyjechać do 16 chyba czynne, w sobotę do 13, moim zdaniem, chyba tam było. No i tu psiaki sobie siedzą, mają do siedzenia, bo otworzył człowiek garaż, to tam było pełno suchej karmy, mniej tej mokrej, nie? Także jeżeli kupować tą mokrą karmę dla psów. Wszystkiego dobrego, dzisiaj worek dla świata, zostańcie u zawodowego. Po obiedzie będzie worek i będzie pogadanka. Miłego dnia dla was. Hau!